No dobra, jeszcze jeden test, bo no z EDM90 nie ma sensu porównywać, bo on tak samo dwukrotnie zagłuszy tego DSA20 i też chyba zagra trochę mocniej, raczej na pewno mocniej, bo ten ED90 brzmi podobnie mocno jak ten właśnie tutaj Sharp WQ, znaczy nie WQ, Philips Turbo Bass. Czyli no trochę mocniej od DS-a grają i ED90 i Philips, tyle że Philips różni się tym od EDA90, że tak samo przestery łapie, bo ED90 gra bardzo głośno, tak łatwo przesterów nie złapie, może gdzieś tam już no pod koniec głośności. Chociaż w sumie te dwa sprzęty też tak pod koniec głośności ten przester łapią, ale są o wiele cichsze od EDA90, także EDA90 wyłączamy z tego testu. Najbardziej porównywalne będzie tutaj ze względu na to, że obydwa przestery łapią, czyli Turbo Bass i ES20 na większej głośności i są stosunkowo nie głośne, tyle że grają ładnie. A że grają nam tutaj jakieś rapy cały czas, to musimy jechać na tych rapach. Chociaż ten już się powinien kończyć. Może poczekajmy na jakiś nowy. Najpierw zobaczymy, co gra mocniej, a potem co gra głośniej i na jakiej głośności prędzej przester złapie, który. Ale nie wiem, kiedy to się skończy. No dobra, szybko to się nie chce skończyć, to posłuchajmy DS20. No i akurat się skończyło. No dobra, już jaka muzyczka jest, taka jest. DS20 i Philips Turbo Bass z włączonym podbiciem basu, czyli też na maksa wszystko wyrypane. Średnie zdejmę trochę, bas na max, soprany na max. No on gra jednak trochę mocniej, bo on gra prawie tak samo jak mocno jak ED90, tyle że ciszej. Ale od ES20 gra mocniej Turbo Bass, ale trochę sztuczniej i szybciej jednak przestery złapie, czyli Turbo Bass jest cichszy od znaczy DS20, myli mi się. Szybciej przestery łapie i barwa dźwięku się zmienia, tak się zlewa bardziej. Tutaj tylko przestery łapie, ale barwa dźwięku się nie psuje, nie zmienia, tak się nie ulewa tymi średnimi. Także no, no taka różnica jest, że DS20 jest trochę słabszy od Turbo Bassa, ale trochę stabilniej gra. Ale który jest głośniej, to by musiał z tymi przesterami obydwa dać na maksa. Także no zobaczmy, który z tymi przesterami na maksa będzie grał głośniej. Według mnie DS20 gra głośniej, czyli jest głośniejszy i stabilniejszy od Turbo Bassa. Turbo Bass ma tylko większy potencjał w basie, ale też trochę sztuczniejsza barwa. No także no, tutaj ciężko jest wybrać zwycięzcę, który gra lepiej, po prostu no, grają inaczej. Ten gra mocniej, ale jeszcze ciszej, bo jeszcze szybciej przestery łapie, przy czym dźwięk się psuje na większej głośności. Tutaj tylko przestery, dźwięk się nie psuje, jest trochę głośniejszy i jednak trochę stabilniejszy, ale basu ma mniej jednak od Turbo Bassa. Także no, DS20 jest gdzieś basowo pomiędzy DT75 a Turbo Bassem, no bo taka była kolejność spośród moich sprzętów, to on się znalazł między nimi, ale jednak po cichu gra mocniej nawet od DT75.
Tyle, że dwa razy ciszej. Także no to są jednak zbyt dużo tych czynników tutaj jest, żeby to porównywać. Bo jak widać, no DT-75 może zagrać trochę słabiej, ale dużo głośniej, dużo stabilniej. Te obydwa grają trochę ciszej, no znaczy znacznie ciszej od DT-75, ale więcej basu mają, zarówno DS-20, a tym bardziej więcej ma tego basu Sharp Turbo Bass, ale już prędzej puchnie, szybciej się męczy. No, mamy jeszcze muzyczkę rytmiczną, także jeszcze tutaj posłuchajmy, jak te basy brzmią. Ogólnie dźwięk, jak brzmi na DS-20, potem na Turbo Bassie. To gra bardzo ładnie, a to Turbo Bass mocniej, ale stereofonia słabsza, nie ma już takiej przestrzeni i troszeczkę bardziej sztucznie, trochę bardziej plastikowo i soprany takie bardziej sztuczne, ale też jest ładnie, ale jednak DS-20 trochę ładniej od Turbo Bassa. Wychodzi na to, że poza mocniejszym basem DS-20 jest we wszystkim lepszy od Turbo Bassa, a Turbo Bass ma tylko bas mocniejszy, ale poza tym jest cichszy, dźwięk troszeczkę bardziej sztuczny, też ładny, ale słychać tą sztuczność trochę bardziej, no i jest mniej stabilny, także no DS-20 śmiało może rywalizować nawet z Turbo Bassem, który jest drugi najmocniejszy z radiomagnetofonów, już pomijając te wielkie tuby, bo z radiomagnetofonów Hitachi jest najmocniejszy, a Turbo Bass jest zaraz pod nim, a DS-20 może rywalizować, tak jak już mówiłem, jakie są różnice między tymi dwoma sprzętami. Także no, wychodzi na to, że DS-20 jest całkiem wysoko, nie jest aż taki cichy. No na pewno jest głośniejszy też od EDA-50, który już w ogóle jest słabszy, bo to wyraźnie słychać, że ED50 ma dużo mniej basu od tej całej tutaj trójki i od DT75, który najsłabiej wypada. Także no ED50 tutaj nie ma co włączać, bo to już jest taka trochę większa średnia liga, a ED50 gdzieś jest w tej mniejszej średniej lidze. Także no ED50 tylko gra ładnie tymi sopranikami, tak estetycznie, ale też czuć trochę tą plastikowość. Tak w porównaniu z tymi większymi bestiami to gra trochę tak jak zabawka, ale gra ładnie. Jak się samego EDA 50 słucha, to gra ładnie, ale jednak mając tyle takich mocniejszych sprzętów do wyboru, to kiedy się przełącza na EDA 50, to słychać ten niedobór basu, gdzieś brakuje tej pełni, tego podbicia. I dlatego go tutaj nie włączam do tych testów, bo nie ma sensu, no bo te wszystkie są mocniejsze, tak od dołu wychodzi na to, że DT-75 najsłabiej basuje, ale jest najgłośniejszy, potem ten basuje już ciut mocniej, ale jest cichszy, ten basuje najmocniej, ale jest najcichszy, no i tyle, to kończę, trzymajcie się, hejka.